Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Teamfight Tactics standardowo. I proszę bardzo, co mamy na wstępie tej gry? Packowa karuzelka, także może być naprawdę ciekawie w tej gierce. No, myślę, że to będzie jednak lobby pełne duelistów. Może być, kurczę, ciekawie. Zobaczymy, co nam się tutaj uda zrobić. Ja mam aszeczkę, także standardowo zostawcie łapeczkę, że nawet tak zarymuję. Przypominam, trwa na naszym kanale teraz maraton, także poprzedni film to był próg 200 lajków. Nie wiem, czy nie za dużo w ogóle nie dałem. Nie wiem, jak szybko to wbijecie, ale ja w was wierzę. Dajmy tutaj 300 lajków i od razu wjeżdża kolejny odcinek z Teamfight Tactics. Tak jest. Od razu też powiem, że jest to gierka nagrywana na poprzednim patchu. Z tego przynajmniej tak wychodzi przynajmniej z mojego harmonogramu wstawiania daily filmów. Dlatego właśnie robimy ten mini maratonik. No i proszę bardzo, nie ma tu żadnych duelistów, także dueliści raczej nie będą dla nas. Postawmy sobie tutaj defenderów. Dodatkowo, mój drogi, jeżeli jesteś nowy tutaj na kanale, jeżeli widzisz mój kanał pierwszy raz, no to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, albo oglądasz moje filmy bez subskrypcji, no to również zachęcam do zostawienia właśnie subika. Zachęcam również do spojrzenia w opis tego filmu, tam znajdziecie kilka przydatnych linków, streamy między innymi, czyli Twitch, mój drugi kanał, na którym prowadzimy sobie serię z Dying Lighta dwójeczki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie takim kontencikiem, no to polecam sprawdzić, bo wydaje mi się to dosyć naprawdę quality content, że tak powiem, no takim troszeczkę nieskromnym zdaniem. No ale dobra, to koniec reklamek, chociaż tutaj jeszcze jedna sprawa. Dzisiejszy odcinek jest tworzony we współpracy z Endorphy. Jest to nowa marka wywodząca się z SPC Gear. Jeśli szukacie sprawdzonego sprzętu do waszego stanowiska komputerowego w dobrej cenie, to zachęcam was do zapoznania się z ofertą Endorphy. Znajdziecie w niej m.in. słuchawki, mikrofony, klawiatury i wiele więcej. Sam korzystam z ich sprzętu i szczerze wam polecam. Link znajdziecie w opisie. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy już po reklamce. Jeżeli szukacie taniego sprzętu komputerowego i fajnego sprzętu komputerowego, no to zajrzyjcie do Endorphy. No a my już lecimy z filmem. Także co, mamy dwóch Rikonów, zobaczmy, co będziemy mieli na augmencie. Gadżet, Ascension Trill. Okej, no w sumie nie jest źle, tylko co ja bym sobie tutaj wybrał? Co by było dla nas najlepsze? Ja bardzo lubię Trilla. Gadżet niby by był też spoko, ale raczej to nie wypali. Hacker, o kurde, ty. O, duelist Zedzik, kurczę, z hakerem. Ojojoj, byłoby fajnie. Dobra, zaryzykujemy, moi drodzy, zaryzykujemy. Pyk, mamy na razie Defender Recon, także spoko. Jest to na pewno fajny open. Jeszcze mamy Wukonga 2 na frontlane. Może nie jest to jakaś the best jednostka, ale zawsze dwójeczka tutaj fajnie zadziała. Także, moi drodzy, mamy jeszcze packę. Także z packi celowałbym albo w koronę taktyka, albo właśnie w duelistę i spróbować tutaj jakiś 4 hacker duelist Z, właśnie taki wiecie, nie typowi dueliści w 8 czy tam w 6, żeby tutaj nie forsować tego, bo w tym lobby może być to ciężkie, no bo packa na early to tutaj raczej większość właśnie będzie celowała w tych duelistów, także zrobimy sobie taką lekką hybrydę. No mam nadzieję, że tutaj ten Zedzik gdzieś się szybko pojawi i będzie elegancko. No póki co na razie fajnie to wygląda. Mamy mega dobrą ekonomię, bo już 10 golda na stage'u 2-1. O kurczę, jeszcze ramusik tutaj jest, ojojoj. Dobra, wiecie co, to tutaj chyba pójdzie level up, pyk i defender jeszcze tutaj ten na froncie, nasz Ramus właśnie, on dostaje 30 teraz dodatkowego armora. Oczywiście jego obrażenia się skalują z armorem, także bardzo, bardzo fajnie. No frontlane teraz mamy bardzo, bardzo mocny. Nie wiem, według mnie Wukong jest mega dobrym frontlane'em. Także no nie mogło być tutaj innej decyzji jak po prostu level up i dorzucenie go tutaj. No i w tym momencie wydaje mi się, że jeżeli ktoś tutaj czegoś naprawdę nie zhajroluje, no to powinniśmy mieć proste 5 winów na pierwszym stage'u. Zobaczymy, jaką ekonomię uda nam się tutaj zrobić, no bo ona była naprawdę bardzo fajna. Ale jeżeli tutaj będziemy mieli 5 win streak'a, to ona
powinna wrócić do tej swojej, do tego swojego po prostu fajnego poziomu. No póki co fajnie wygrywamy, także jest ok. Tylko tych hakerów trzeba szukać, prawda? Haker daje nam Omnivampa, czyli wszechwampiryzm, czyli leczenie z wszystkich w zasadzie obrażeń, jakie te jednostki zadają. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie. Jest kolejna Lulu, ale ja raczej bym się tutaj pokusił o ekonomię. Raczej to pójdzie na sel, to sobie zostawimy i ewentualnie, jeżeli wygramy kolejną walkę, to sobie tą Lulu kupię, ale raczej ona w tym teamie będzie useless, no chyba, że na dwójkę bym ją miał, no to wtedy może gdzieś tam po prostu dla tych obrażeń bym ją dorzucił. No i proszę bardzo, widzimy już zeslamowane jakieś duelist emblemy, widzieliśmy też gościa, który ma czterech duelistów, także tak jak mówiłem, no będzie to mocno kontestowane, ciężko będzie o tych duelistów tutaj w tym lobby. No ale zobaczymy, jak to się tutaj uda. Bardzo się cieszę, że dostałem właśnie ten hacker emblem na pierwszym augmencie. Co prawda trzeba było zrolować, ale wydaje mi się, że no później jak sobie ustawimy tutaj jakichś duelistów na bordzie, to gdzieś tam te hero augment czy coś takiego powinien być skierowany w to, co rzeczywiście będziemy tutaj grali. No póki co 3 win streaka, także powolutku lecimy na karuzelkę, zobaczymy, co uda nam się zgarnąć z niej. Co prawda wybieramy jako ostatni, także może być ciężko. Tym bardziej o łuk, no bo raczej z tej paczki chciałbym zrobić właśnie duelist emblem. Ale łuki są tak mocno kontestowane, że raczej tutaj, zerowe szanse, serio, moim zdaniem zerowe szanse o ten łuk. No i dobra, już łuku nie ma, także tak jak mówiłem. No, mam rękawiczkę, także ewentualnie jakiś mieczyk, dobra, mieczyka też już nie ma, no to wiecie co, wywalone po prostu coś na tanka najprawdopodobniej tutaj będzie. Zgarnięte, niech będzie ten pancerz, czy ja go mam? Nie, gościu mi go zabrał, niestety. A tego mam? Mam, dobra. Już się pogubiłem, ten gościu był tak blisko mnie. Dobra, jest Aszka na drugi poziom. Fajnie, fajnie. To się jak najbardziej przyda. To sprzedajemy, także mamy 20 golda, 3 win streaka, oby tak dalej. Ten pancerzyk. Wydaje mi się, że dam go sobie na tego Ramusa. Mam niby tego Wukonga na drugim poziomie i de facto może się wydawać, że na niego tutaj powinienem te itemki dawać, ale ten Ramus jest naprawdę mega, mega mocny, także decyzja padła właśnie, że będziemy itemizować Ramusa. Tym bardziej, że poziom zdrowia w sumie jest bardzo podobny do tego Wukonga, który jest na drugim levelu, także jest okej. O kurde, a tutaj gościu ma Yasuo 2 i jeszcze ze slamowanym Jult Gantletem, mega mocne, ale proszę bardzo, nasze Rikony tutaj zaczęły fokusować tego Yasuo, no i nie jest to jakiś problem już, bo go nie ma po prostu, nie? Także dobra, teraz trzeba się jeszcze pozbyć Blitzcranka. No i to jest czwarty winek, także mamy winstreak. I to, ten gościu w ogóle miał też winstreak, miał 3 winy. No ale na szczęście wychodzimy zwycięsko z tego spotkania, można by rzec. I lecimy do kolejnej walki. Oby następna walka również okazała się być... Ojojoj, MF-ka? Serio? Tak szybciutko? No muszę to wziąć. Nie wiem, czy ona tutaj zrobi dużo obrażeń, ale powinna się ogólnie odpalić, bo mój frontline na ten etap gry jest bardzo mocny i długo się trzyma. Także mam nadzieję, że właśnie ten frontlane, przepraszam, na tyle długo przytrzyma mojego przeciwnika, że MF-ka zdąży się odpalić i powinna zrobić fajne obrażenia. Powinna, no takie mam wrażenie, że będzie ok. No tyle, że ona potrzebuje bardzo dużo many, żeby się odpalić, nie? I jeszcze fokusujemy jednostkę, która ma to wieczne, ja nie pamiętam, jak to się nazywa, to ten item po prostu Orna i dodaje coś takiego, że jednostki, które fokusują jednostkę, która trzyma ten item, troszeczkę takie masło maślane, przepraszam, jak to tłumaczę, ale no znacie mnie, no to po prostu mają zmniejszony attack speed, także pod tym względem słabo, no ale MF-ka i tak się zdążyła tutaj odpalić, także fajnie. I dobra, niech będzie takie coś. Mam jeszcze Aszkę w sklepie, ale ta Aszka, no raczej tutaj nie celujemy w Aszkę 3, raczej to będzie po prostu wymianka. I tyle. Mam w sumie też pancerz i... Kurczę, teraz tak sobie pomyślałem, że gdybym dostał miecz, to bym zrobił sobie Edge of Night'a, a założyłem ten pancerz na Ramusa. No, to taki trochę...
W sumie misplay z mojej strony. No ale dobra, miejmy nadzieję, że będzie ok. Ale za to mam pasek, dobra. I mogę zeslamować dzięki temu tego Sunfire Cape'a, także mega dobre. I w ogóle dostałem jeszcze jednego Ramusa. Dobra, teraz widzowie, wszyscy trzymamy kciuki, żeby w kolejnym sklepie był Ramus. Come on, to musi się stać. Let's go, Ramus 2. Ja to widzę, wierzę w to. Ależ to by było broken, naprawdę, Ramus 2 tak szybko. No niestety, niestety. Za to mamy Cho'Gatha. No ale i tak, mamy Ramusa, Defenderów na froncie i jeszcze ten Ramus trzyma Sunfire Cape'a, także te obrażenia naprawdę powinny być fajne. To też mogę kupić. No i dobra. De facto gdzieś tutaj można skręcić w tą MF-kę, ale raczej bym tego nie chciał robić. Nie chciałbym tego robić, no. MF-ka dostaje buffy, ale to dopiero w tym patchu, który będzie. A czy dla was to on już jest właśnie na serwerach live, także ta MF-ka może być mocna. Ale teraz to raczej ona jest taka, no wiecie. No raczej nie pod top 1, także zostałbym przy tym Zedzie. Zostałbym przy tym Zedzie. O kurczę, dueliści, ale mnie tu miażdżą. No nie. O, czekaj. Kurczę, come on. No nie, ona się leczy za każdy autoatak. Masakra. Ale lipa. I już się skończył nasz win streak. To się pocieszyliśmy, no. Fest. Wiecie co, ja wezmę tego Cho'Gatha lepiej. On wydaje się lepszy. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, no raczej wolałbym nie skręcać w tą MF-kę. Dobra, uwaga. Mamy drugi augment i co my tutaj będziemy mieli? Jest Ramus. Nice. Dobra, ej, ja to biorę. To jest Ramus 2. I będzie on zadawał dodatkowe obrażenia, również skalujące się z jego armorem. No, to powiem wam widzowie, wydaje się PogChamp. To się akurat tutaj wydaje mega dobre. Także od razu zbieram sobie kulkę, żeby wbić go na drugi poziom i proszę bardzo. Ramus 2, ale S tutaj jest. Dobra, to możemy posprzedawać, to oczywiście trzymamy. I teraz co z tą Kaisą jeszcze? To jest pytanie, nie? Ta Kaisa tutaj tak leży na tej mojej ławeczce, nieużywana. Dobra, Defendera sobie aktywujemy na nowo jednak, żeby ten Ramus jeszcze miał więcej tego armora. No i teraz ustawienie troszeczkę gorsze. Uuu, a ten ma Zoe 2. No też fajnie. Packę ma nieużytą, okej. Ale w sumie nie wiem, na co on by mógł tą packę użyć. Nie wiem, może jakiś ten z łezką, emblemat Herta i Zoe Hert. Może, nie wiem. Dobra, padł już mój frontlane, ale MF-ka się odpala. I czy to nam pomoże? Kurczę, no ta Zoe żyje, ona ma dużo HP, także raczej to się nie uda. Ale powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, nie? Jestem mega zaskoczony. I w ogóle Ramus zrobił największe obrażenia, także jak widzicie, opłaca się ten pancerz u niego stakować, że tak powiem. Naila. Kurczę, to jest spoko jednostka mega, bo to leczenie jest akurat mega spoko. Dobra, wiecie co? Zrobię coś takiego. I tą Nailę. Czy gdzieś ją tutaj wrzucać? Za kogo ja bym mógł to zrobić? Za jakiegoś Defendera ewentualnie. No ale dobra. Wierzę, że na razie... O, znowu tym ustawieniem strollowałem. Jejku. No ale dobra, nie jest najgorzej. Oni i tak się zbiorą na tym... frontlane'y w jednej kupie, także nie powinni tutaj iść na backlane. Zresztą mamy w sumie Rikony, także... O właśnie, oni będą odskakiwać. One będą odskakiwać. No i proszę bardzo. Ramus tutaj robi robotę. Robi mega robotę akurat, no. Kozakiem jest, tak jak mówiłem, no. A tą MF-kę wywaliłem dlatego, że tutaj mamy Rikona. Ta Kaisa jest mega dobra. I po prostu... A ta MF-ka nie robiła za dużo, szczerze mówiąc. No nie robiła za dużo. No, była taka średnia. Dobra, teraz tak. Co ja bym tutaj chciał? Łuk oczywiście. Ojejku, i łuk jest na Kaisie, ale to by było dobre, no. Fajnie by było to zgarnąć, ale no... Jestem realistą, to się nie wydarzy. Także ewentualnie można zgarnąć jakiś pancerz, pasek lub Negatron, coś w tym stylu. No, rękawiczka od biedy też by była okej. No dobra, ale mam pancerz i to z Sedżu.
Najsik, dobra, podoba mi się to. Biorę, oczywiście, że tak. I teraz ty, mam jeszcze Samirę w sklepie? Wow. Ja pierdzielę, nieźle. Dobra, to wiecie co? Może byśmy zrobili coś takiego. I teraz pyk, pyk. I mamy już w ogóle hakera aktywowanego. Także to brzmi mega dobrze. Tylko czy ja chcę wysyłać tego Ramusa? Nie, no chyba on niech sobie stoi tutaj na froncie. Nikogo nie wysyłajmy. Niech będzie tak. No i dobra, mamy ten pancerzyk. Ten pancerzyk jest na razie nieużywany. Najprawdopodobniej on właśnie wyląduje na Ramusie, ale jeszcze wiadomo, zawsze warto go trzymać, bo jakiś mieczyk może tutaj się pojawić. No i może być ten nasz wymarzony Edge of Night na Zeda. Już zobaczymy. No, ale ta Samirka to już dużo lepsza. W porównaniu do tej MF-ki, nie? Z czwórek to naprawdę jest gitem. Dobra, ale czy to starczy? Czekaj, ona się odpala. No, tych obrażeń tam za dużo nie ma, wiadomo. Ale ten ejsik jeszcze tutaj też spoko działa. No i pięknie. Jest drugi win. Szkoda, szkoda, że te dwie walki tutaj na 3-1 i 3-2 się wydarzyły. Jakaś Naila 2 może? Niedługo? Dobra, wydaje mi się, że warto sobie ją tutaj wrzucić. Ona daje mega heala, także tą Nailę na froncie też zawsze warto mieć. Bo ona daje naprawdę bardzo dużo. Jeżeli oczywiście kastuje spela, nie? Bo jakby za szybko padała, to by była lipa. Dobra, są też jakieś Yumi, ej, kurde. Dwie nawet. I to z augmentem. Także proszę, bardzo ciekawe rzeczy. A, nie wiem, zostańmy tak w sumie. Przetestujmy takie ustawienie. Czekaj, ta Yumi nas nie sięga, jeżeli chodzi o Samirkę, także fajnie, pod tym względem jesteśmy bezpieczni. Kurczę, ten Ramus, on się tutaj, wiadomo, wzmacnia razem ze swoim pancerzem, ale bardzo dużo jest AP obrażeń w tym lobby i teraz mam taką zagwozdkę, co tutaj z tym faktem robić, nie? Czy tutaj... Chociaż w sumie nie wiem, czy Gargoyle by nie starczył. Dobra, ona da radę? Dobra, dała radę, nice. Dobrze, dobrze, bo to jest 3 win streaka. Jakbyśmy tutaj przegrali, to by była totalna lipa. Znowu zarymowałem, kurde. Ja chyba raperem powinienem zostać. Jest Soraka, Talia. Tutaj daje nam Shurshota. To jest na pewno fajne. Dobra, dajmy sobie to na front, bo te wilki i tak tutaj skaczą do tyłu. Szkoda, że takie akurat są to czwórki, nie? Już znowu mega dużo czwórek nam wypadło. A tutaj proszę bardzo. Żadnego Zeda, nie? Wcale mnie to nie dziwi zresztą, bo kurczę, no mamy takie lobby, a nie inne. Dobra, jakiś Negatron może? Łezka, fuck. Ale dużo party. Jakbym grał Supersy? Broken Drop. O, nice. Champion Duplikator. O kurde, i mam ten. Mam łuk. Ej, kozacko, dobra, to jest Duelist Emblem. Możemy Protektora zrobić, to będzie szybszy ten, szybszy cast. Może być. Może być spoko, no. Ej, ale kocur. Serio. Jest git. Jest git. Co prawda nie mam aktywowanego tego hakera. Dobra, to wiecie co? Zrobimy coś takiego. I już mamy hakera. Pyk. Jest szybkie wejście, ale trzeba utrzymywać tempo. Trzeba utrzymywać tempo, słuchajcie. Trzeba tutaj cisnąć ostro. Bo... No, tak jak już mówiłem w ogóle w poprzednim odcinku, w ogóle jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to polecam sprawdzić, to jest właśnie pierwszy odcinek naszego mini-maratonu. No, a tam mówiłem właśnie, że zauważyłem, że tempo gry jest w tym secie bardzo ważne i tutaj jakieś wchodzenie early w 8, albo nie wiem, rolowanie na 7 do, nawet czasami do 0 golda, serio to potrafi być opłacalne. Okej, okay, Celestial, Blue Battery. Celestial byłby spoko, ale my tutaj Samirę nie będziemy grać do końca. Także weźmy książkę. Trzeci emblem, let's go. Ale gierka będzie śmieszna. Trzeci emblem, let's go. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. O kurde, kolejny haker, co ty gadasz? A Defender też byłby mega dobry. Dla tego. Dla Ramusa. Ale jednak tutaj łatwe cztery. Łatwi, jak to powiedzieć? Łatwe... No łatwi, kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Łatwe 4 hacker, o, niech będzie w ten sposób. Łatwe 4 hacker, jak najbardziej tutaj pasi mi, nie? Pasi. Bezproblemowo, kurczę, ja tutaj na pewno w to wchodzę. Bez w ogóle żadnego gadania. No i dobra, teraz myślę, że możemy coś takiego zrobić z tej Belvet.
No i dobra, dobra, niech będzie. I tutaj mamy czwartego hakera w ogóle, kurde. Szkoda, że tego nie zauważyłem, ale dobra, na razie i tak muszę tak to zostawić. Bo ten frontlane, który teraz mam, no jest fajny, jest fajny. Nie chciałbym na razie chyba tego wywalać, bo i Naila jest spoko, i te trety mega tutaj fajnie działają. Także póki co raczej tak zostawiam. Aha. No, chyba ta. Chyba tak będzie ok. Dobra, ciekawe, czy my tutaj zrobimy jakiegoś Rambusa na trójkę. To by było mega fajne. Tylko, jaki my będziemy grać front? To będzie jakaś Sedge'u na pewno, bo tutaj chcemy mieć lasera. Potrzebowalibyśmy jeszcze tego. O kurczę, Belved 2. Nice. Potrzebowalibyśmy jakiegoś Yasuo. No i dobra, 11 golda. W ogóle, kurde, mam też dużo Naili strasznie. Jak na duelist lobby, to naprawdę fajnie to wygląda pod względem dropu. Dobra, na razie może dajmy to tutaj. No i dobra, już teraz w zasadzie mamy 4 haker. A założyłem to na Wukonga dlatego, że Wukong i tak będzie wywalany z tego teamu. W zasadzie to mógłby być nawet teraz wywalony. No, jak sobie myślę, tak. Powinienem to zrobić, no. To też był troszeczkę misplay, ale okej. No i co? Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, zapomniałem. Aha, dobra, że on i tak będzie wywalany, dlatego ten emblemat może na nim być, bo wiadomo, no i tak będzie sprzedawany, także później będziemy mogli to przerzucić na jakąś lepszą jednostkę. A na kogo? Szczerze mówiąc, nie wiem, może właśnie na tego Yasuo, którego byśmy tutaj potrzebowali. I to byłby 4 duelist i 3 laser. Wow, ej, to serio by było dobre, no. I brakuje nam 3 Ramusów, let's go, ja w to wierzę, że to się uda. Dobra, a co bym teraz tutaj stąd chciał? Czekaj, jest rękawiczka, jest łuk, fajne rzeczy. Jest też pancerz, który w sumie od biedy też bym chętnie przygarnął. O! I nie ma już pancerzyków. No dobra. No to biorę Negatron. Negatron do Gargoyla byłby mega dobry. Albo jakbyśmy dostali kolejny łuk jakimś cudem, to też by było to spoko do Hurricane'a. Jak najbardziej. Dobra, jest kolejna Sedge'u. Nice. O, i Sedge'u 2. Nie no. Znowu frigiereczka się trafiła, serio. Ale Zeda nie dostaje, to jest mega problematyczne. O, ale jest Yasuo. Dobra, mega dobrze. I patrzcie, 4 haker, 4 duelist, 3 laser. Ej, w ogóle jak to szybko się wydarzyło, nie wiem czy mi tak szybko leci ta gierka, czy mi się po prostu tak wydaje, ale... Kurczę, no dobry mamy teamek. Serio, tylko tego Zedzika dwójki tutaj brakuje. No ale i tak, czego ja wymagam? Jakby mam Belved 2, jeszcze z duelistą i hakerem, brakuje mi 3 Ramusów do Ramusa 3, mam Sedge'u 2, mam 5 Naili wyciągniętych ze sklepu. Nie no, wygląda to mega kozacko. Serio, jest mega dobrze. I 7 Winstreaka mam. Także pięknie, też pod tym względem. Dobra, 13 golda. Nie wiem, czy tyle nie zostawić. Komy tutaj mamy? Cywile, herty. O, widzicie? Mówiłem o tym hercie. Mówiłem o tym herty, hert Zoe. Tylko nie wiem, czy to ten sam gościu. O, nie wiem, bo tutaj też jest drugi z augmentem Zoe. Nie wiem, pogubiłem się już. Ale to mniejsza w to. Mniejsza z tym. Dobra, tego Cho'Gatha też by się przydało zupgrade'ować, nie? No, przydałoby się bardzo. On tutaj na dwójeczce też by lepiej sobie działał. No i dobra, ustawienie git, Zedzik skacze tam, gdzie trzeba skakać. Tylko on nie ma Edge of Night'a, także to może być troszeczkę problematyczne, żeby on zaraz jakieś buły nie dostał. No bo jak dostanie bułę, to się zdziwi, nie? Zdziwi się i zniknie. Ale z drugiej strony mamy tak mega dużo tego leczenia. 4 haker daje nam chyba 70% Omnivampa, plus jeszcze mamy Hoya, także dodatkowe 10%, to jest 80% tego wszechwampiryzmu, nie? Także... No on i tak ma fajne survi. Tylko, że wiecie, jakby dostał jakąś taką, załóżmy, nie wiem, od kogo on może dostać bombę. Załóżmy, że jakimś cudem dostałby szybką bombę od jakiejś Soraki 2. No to by była lipa, nie? Teraz co z tym Afeliosem? Czy ja go bym chciał? Chyba bym go nie chciał. Te legendy gdzieś się tutaj pojawiają, ale one są takie, wiecie, nie? Takie mech raczej. Ja to bym może tutaj jakoś Mordekaisera?
przygarnął. Tylko czekaj, wtedy bym... Nie, w sumie nie przygarnąłbym Mordekaisera. Bo te trzy lasery, które mamy, to one i tak tutaj zostają. Chyba, żebyśmy mieli w to wywalone. Czekaj. Ale lipa itemy, o kurde. DC. Dobra, może być. I teraz tutaj, ten mieczyk mam jeden. I co z tego miecza? Wiecie co, możemy zrobić coś takiego. To będzie ok. To większość boardu będzie łapało. Jakby zrobiłem to dlatego, że Sunfire, ok, mamy Sunfire'a. Sunfire łapie raczej ten front lane, no chyba, że nasz Rammus skoczy jakimś cudem na back lane, ale to jakoś, chociaż no dobra, teraz się wydarzyło, tak w miarę ok. No ale zawsze, jeżeli ktoś nie dostanie tego podpalenia z Sunfire'a, no to Sejuz strasznie ma bardzo obszarowego tego CC-ka i ten backlane gdzieś zawsze może właśnie wtedy zacząć się palić. Także właśnie dlatego to zrobiłem, a miałem do wyboru albo to, albo Blood Tester. Jakby nie chciałbym Blood Testera, szczerze mówiąc, no bo kurde, i tak mamy tego leczenia mega dużo, strasznie dużo mamy tego leczenia, także teraz potrzebowalibyśmy jakichś obrażeń, a nie jeszcze więcej leczenia. Raczej byłoby to takie troszeczkę useless. Kiedyś miałem na przykład sytuację, że grałem... akurat tak mi się itemki złożyły. I miałem sytuację, że grałem bardzo duże leczenie na Jaxie i totalnie to nie działało. Jakby serio, no nie polecam raczej grać jakichś takich właśnie mega leczenia itemów. Raczej powinno się grać takie, wiecie, jakby to powiedzieć, no taką hybrydę, nie? Tych obrażeń też musi trochę być, trochę jakiegoś survi, ale niekoniecznie w postaci jakiegoś tam nieskończonego leczenia, które i tak no nie działa tak, jakbyśmy chcieli. No dobra, ale mniejsza w to. Dobra, tutaj było blisko w ogóle, żebyśmy przegrali, ale jednak pięknie. Ta Belvet też fajnie działa, ale tą Belvet, no to raczej tutaj by się przydało w późniejszym etapie gry na coś wymienić, tylko nawet nie wiem na co. Chyba, żebyśmy ją zostawili. Jak to teraz wygląda? 4 hacker, 4 duelist, 3 laser i 3 threat. No, niby nie wygląda to źle, niby jest spoko. W sumie, nie, można by było zostawić tak, jak jest. Można by było zostawić tak, jak jest i po prostu celować w upgrade'y. No, po prostu teraz tak. Rammusa na trójkę. Nile na trójkę. I Zoe i Yasuo na dwójeczkę i serio, to będzie tak chyba skapowany board, że na to lobby na chillku wystarczy. Jakby zauważcie, że ja mam 10 win streaka, 86 HP, no to jest bardzo dobra sytuacja i nie zapowiada się na to, żeby ten board nagle miał jakoś, wiecie, stracić z tą swoją moc. To wygląda póki co mega dobrze. Dobra, na szczęście tutaj nie ma tego, nie ma Rikona aktywowanego. Także ta Vayne nam nie uciekła. Nasz Zedzik pięknie mógł ją sobie tutaj rozwalić. O, ale tu potężna buła siadła. 11 win streaka. O kurde, ale się naprawdę giera trafiła. Niesamowita. 4 hacker, 4 duelist, 3 laser. 3 emblemy w ogóle, czemu nie? No, nieźle się tutaj potoczyło. Dobra, co ja bym stąd chciał? Duelist, emblem. Dobra, zapierdzielony. Może ale czekaj. Deathblade? Niech będzie. Jak mówiłem, że potrzebujemy obrażeń, także niech to będą nawet obrażenia w takiej postaci. Niech będzie. Zedzik się tutaj dużo leczy. To teraz będzie się jeszcze więcej leczył. Też właśnie należy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy mamy ten wysoki Omnivamp, no to po prostu obrażenia, które zadaje jednostka, też boostują nam tego Omnivampa, nie? Bo zadaje po prostu on więcej obrażeń, także co jest równoznaczne z tym, że więcej się leczy. Dobra, tutaj w ogóle będziemy mieli Yasuo 2 i Rammusa 3. Chyba, że jak będziemy mieli dużo golda, to sobie jeszcze troszeczkę rolniemy i może ten Rammus wleci na trójkę bez używania Champion Duplikatora, a Champion Duplikator później sobie byśmy zrzucili na Nile.
Myślę, że nie powinno być problemu, żeby te obie jednostki właśnie sobie ładnie rolnąć. Oj, Zedzik! Nie no, patrzcie, jak on się leczy za 400. Wow. To jest prawie jakbyśmy mieli Trilla. Masakra. Masakra, no. Dobra. Czy to będzie eliminacja? Powinna być, tak jest. Dobra, mamy top 4. I to raczej będzie top 1 z tej gierki. Nie wygląda na to, żeby tutaj się zadziało coś więcej. Dobra, okej. Okej. Jest Ramus 3 i jeszcze Naila w sklepie. Także znowu blokujemy i kupujemy sobie Ramusa. Kupujemy sobie Naile. Na Naile zrzucamy Champion Duplikator. I mamy mega mocny front, mega mocne obrażenia, mega mocne leczenie. Naprawdę gierka siadła tutaj przefenomenalnie. Zresztą tak samo jak poprzednia. Znowu zachęcam do sprawdzenia, jeżeli jeszcze tego poprzedniego filmu nie widzieliście. I zachęcam również do zostawienia tej łapki w górę, bo jak wbijecie tutaj 300 lajków, no to od razu lecimy z kolejnym filmem. No i co? I możecie mieć po prostu dużo filmów. Dużo filmów małym kosztem, w zasadzie zerowym. A ja też na tym skorzystam, no bo wiadomo, kto nie lubi łapek w górę pod filmami. Dobra, dobra, dobra. To będzie kolejna eliminacja. Czekaj, gdzie jest Z? A, tu jest Z, dobra. Kurde, to Belwet też się ładnie leczy, no. 13 winstreaka. Ale chory, chory w ogóle gameplay tutaj się trafi, wow. I teraz tak. Dobra, myślę, że jeszcze poczekamy. Czy czekaj, Champion Duplikator. Zawsze jest szansa, że gdzieś tutaj się... Znaczy, to i tak jest bez większego znaczenia. Gościu ma 14 HP. Ja mam 86, także to jest gwarantowane top 1. No i ten Champion Duplikator w zasadzie też nie ma jakiegoś takiego parcia na to, bo wydaje mi się, że bez Naili 3 również byśmy to wygrali, a poza tym mamy jeszcze teraz właśnie Golda, mamy jeszcze jedną rundkę do podrolowania, także ta Naila równie dobrze mogłaby się trafić, tak wiecie, po prostu bez żadnego tego duplikowania Championa, prawda? Dobra, tam jest gościu z 7 anima składem. 7 anima skład. W ogóle ciekawe, że gościu z 7 anima składami zrobił top 2. Dobra, wydaje mi się, że Gargoyle będzie fajny. Pyk. No i dobra, zrzucę sobie tutaj, żeby po prostu użyć tego. No mam, to użyję, prawda? Już nawet nie roluję. Niech se będzie to. Dobra, skaczemy sobie tutaj. No, żeby Champion Duplikator po prostu nie zostawał na kolejną gierkę, to sobie użyjemy tego już teraz. Ale wydaje mi się, że tutaj mocna zasługa tego... Chociaż nie, no kurczę, on ma tylko Riven na trzecim poziomie na froncie. Ten frontlane też nie jest jakiś mocny. Nie wiem. No, ale my radzimy sobie tutaj bezproblemowo, także... Można powiedzieć, że szybki stompik, GG... Czy to jest GG? Tak, to jest GG. Także moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. Przypominam, 300 łapek w górę, lecimy od razu z kolejnym filmem, także wbijajcie, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i naura.